Dziękuję bardzo władzom sanepidowi, że nam pozwolono zrobić w tym COVID oczywiście maseczka. Wszystkie formalności są zachowane. Każdy zawodnik, zawodniczka ma kwestionariusz wypisany i tak dalej. Kropimy ich spirytusem czystym, na rączki, do buzi nie. I naprawdę cieszymy się bardzo, że po raz 14 spotkaliśmy się w Zalesiu ponad 200 zawodników w ciągu dwóch dni. Ale przecież sport to zdrowie. Tak, ale oczywiście. Nawet wczoraj wystartowałem mimo zmęczenia wszystkiego i 210. Stary człowiek i może Hemingway. Nawet mamy gościa z Ukrainy oraz z Łotwy. Z Łotwy przyjeżdżają do nas od 10 lat, naprawdę. Z zaskoczenia przyjechali z badaniami, przyjęliśmy ich po prostu bardzo gorąco. Teraz padł na pewno rekord, chyba nie oglądam akurat, 240 kg. Będą naprawdę wyniki w koszulach ponad 300. I w martwym ciągu tak samo będą wyniki ponad 300 kg. Sądzę, panie, pań startuje dzisiaj, wczoraj, dzisiaj startuje 30 para pań. Bardzo miło powitać władzę naszej gminy, pana wójta Jana Sikorę. Pana przewodniczącego rady gminy Wojciech Szymanek. Pan wicewójt Tomasz Szewczyk oraz wspaniały dyrektor, 40-letni były dyrektor, prezes klubu naszego GAI, Wojciech Kołodyński, honorowy prezes. Jest mi niezmiernie miło powitać państwa po raz 14, tak to się składa i ten czas tak szybko leci, w gminie Zalesie. Na zawodach wyciskaniu sztangi leżą. Te zawody cieszą się bardzo dużą frekwencją, dużym zainteresowaniem i jeśli się patrzy na rejestracje samochodowe, to są osoby z całej Polski, także trzeba pogratulować, podziwiać zawodników, że w dobie zagrożenia pandemicznego biorą udział i realizują swoją pasję. No w tym roku jest troszeczkę skromniej, bo nie ma zawodników z zagranicy generalnie, bo pojedyncze osoby. Pojedyncze osoby, zawsze było tych zawodników dużo więcej, były drużyny. No wiadomo, że są bariery graniczne, zdrowotne i mamy ograniczone możliwości poruszania. Ale jest to światełko w tunelu, że szczepionka, że część osób, która przechorowała, nabędzie odporność i w przyszłym roku, jeśli będą zawody, to one wrócą do takiej bardzo właśnie i uroczystej części i do takiej bardzo licznej, że ranga tych zawodów, ona jest wysoka, ale będzie jeszcze dużo wyższa. 14 zawody i chyba przyjdzie czas, żeby tą sztangę w końcu dźwignąć, ale w tym miejscu no, muszę powiedzieć, że jeszcze troszkę czasu musimy poczekać na to. Chociaż siły nie braknie i tej siły przybywa, także poczekajmy na odpowiedni moment i myślę, że przyjdzie taki czas, że wszyscy zobaczymy to dźwignięcie. Ale dziś chcę powiedzieć, że zawody 14 w wyciskaniu sztangi leżąc i 3 zielone światełka dla wszystkich zawodników. Myślę, że zawody będą pozytywnie odebrane przez wszystkich. Nie mamy publiczności dzisiaj, tak, bo mamy taki czas, a nie inny, z którego nie możemy, że publiczność nie mogła dzisiaj być na tym spotkaniu, na tych zawodach, ale dzięki takim mediom, chociażby jak Radio Viper, będą mogły obejrzeć je w internecie na portalu. Zapraszamy do Zalesia, stolicy sztangi w Polsce Wschodniej. Tak, tak. Zalesie pomału staje się stolicą sztangi. Tych zawodów w Polsce odbywa się kilka. Franciszek Szabluk to osoba, która promuje ten sport siłowy i chwała mu za to, bo mobilizuje i tych najmłodszych, i tych starszych, ale mobilizuje też takie osoby, które siedziałyby dzisiaj w domu przed komputerami, przed telefonami i wiadomo do czego służą, do czego dążą te smartfony. Dzisiaj jeśli mogą pójść na siłownię, to na pewno tylko z korzyścią dla nich. Zanek, organizując tą działalność sportową, wciągnął, zaszczepił właśnie tego ducha sportowego w bardzo wielu innych jeszcze młodych zawodników. Także dzisiaj Franek jest, powiedzmy, tym kierownikiem całej drużyny, ale i jest bardzo dużo zaangażowanych innych osób.